Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi Jarosław z Krakowa. Rozważania nad listem do Rzymian, śladami Pawła. 1 stycznia. Księga, która wywarła największy wpływ. Zwróć uwagę na najbardziej wpływowy dokument chrześcijaństwa. Choćby on skierowany do Rzymian, zmienił bieg historii Kościoła i świata. Weźmy na przykład największy głos z czasów średniowiecza. Augustyna z Hippony, napisał on. Skręcałem się i wiłem w łańcuchach namiętności i grzechu. I rzuciłem się pod figowe drzewo, abym mógł się swobodnie wypłakać. Nagle usłyszałem głos, który wielokrotnie mówił: weź i czytaj, weź i czytaj. W odpowiedzi Augustyn wziął Biblię i przeczytał pierwszy ustęp, na który spojrzał: nie w biesiadach i w pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. List do Rzymian, 13 rozdział, od 13 do 14 werseta. Augustyn znalazł zwycięstwo nad swoim szczególnym problemem, gdyż w liście do Rzymian spotkał się z Jezusem, Wybawicielem od grzechu. Ponad 1000 lat później Marcin Luther miał podobne przeżycie. Choć sumienie go dręczyło, mógł jednak powiedzieć: jeśli jakiś zakonnik mógł dostać się do nieba tylko dlatego, że był zakonnikiem, ja nim byłem. Jednak praktyki religijne nie zaspokajały go. Żył w rozpaczy do czasu, gdy odkrył w liście do Rzymian myśl o sprawiedliwości Chrystusa. Dlatego napisał: poczułem się jak nowonarodzony, przeszedłem przez otwarte drzwi raju. Całe Pismo Święte nabrało dla mnie nowego znaczenia. Rezultatem tych refleksji była wielka reformacja. Po 200 latach John Wesley, który podobnie jak Luther całe życie starał się osiągnąć sprawiedliwość, znalazł się na dnie rozpaczy. W tym stanie 24 maja 1738 roku udał się do kaplicy przy ulicy Aldersgate w Londynie. Tu usłyszał, jak ktoś czytał wstęp do listu do Rzymian autorstwa Lutra. Potem napisał: odczułem, że serce moje zostało jakoś dziwnie ogrzane. Uznałem, że jeżeli chodzi o zbawienie, muszę jedynie zaufać Jezusowi. Otrzymałem też zapewnienie, że On usunie mój grzech i zbawi mnie od zakonu grzechu i śmierci. Ta świadomość z czasem doprowadziła do powstania ruchu metodystycznego. Czytanie listu do Rzymian może zmienić ludzi. Módlmy się, aby ta codzienna lektura przekształciła serce każdego z nas. Dziękuję.